Cześć! Oto druga część odcinka historii Lego Ninjago roku 2015, które zdecydowałem się podzielić na dwie części ze względu na dużą ilość rzeczy związanych z Ninjago, jakie działy się w roku 2015. Zapraszam do oglądania! W 2015 po raz pierwszy w ciągu jednego roku dostaliśmy nie jeden, ale aż dwa sezony Ninjago. Rozumiecie to? Dwa sezony w ciągu jednego roku. No w tamtym czasie to było coś naprawdę niesamowitego. Od tego momentu stało się to tradycją i w każdym roku, poza kilkoma wyjątkami, otrzymywaliśmy po dwa sezony. Sezon 5 nosił tytuł Opętanie i nie tracąc czasu, przechodzimy do streszczenia jego fabuły. Sensei Wu stwierdził, że warto by pomyśleć o jakichś oszczędnościach na emeryturę. Otworzył więc herbaciarnię. Ta jednak nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem i ninja, pomimo że nie są do tego zbyt chętni, muszą zająć się jej promowaniem. Pewnego razu Lloyd zostaje wezwany do muzeum, gdyż podobno miało tam miejsce włamanie. Kiedy wraca do herbaciarni, nie jest już sobą. Zostaje opętany przez ducha, który wydostał się z przeklętej krainy. Lloyd, a właściwie to duch będący w jego ciele, atakuje herbaciarnię. Pragnie zdobyć laskę Sensei Wu. Wcześniej należała ona do pierwszego mistrza Spinjitzu i okazuje się, że wydał on na niej symbole, z których pomocą można odnaleźć jego grobowiec. Ninja nie są w stanie powstrzymać nowego przeciwnika, gdyż kiedy Lloyd został opętany, stracili oni swoje moce. Ostatecznie duch zdobywa laskę pierwszego mistrza Spinjitzu. Jednak Wu zdążył wykonać kopię symboli. Sensei wyjawia ninja, że nie są jego pierwszymi uczniami. Wiele lat temu Wu zaczął szkolić mistrza żywiołu wiatru, Moro. Przez pewien czas wydawało mu się, że to właśnie Moro ma zostać zielonym ninja. Jednak okazało się, że nie takie jest jego przeznaczenie. Mistrz wiatru nie mógł się z tym pogodzić. Postanowił znaleźć grobowiec pierwszego mistrza Spinjitzu, aby udowodnić, że jest godzien zostania zielonym ninja. Nigdy jednak nie powrócił. A teraz jego duch wydostał się z przeklętej krainy. Tymczasem Misako udaje się rozszyfrować, co oznacza pierwszy z trzech symboli. Okazuje się, że jest to Erjitsu, starożytna sztuka walki stworzona przez Sensei Yanga, pozwalająca jej użytkownikowi latać na krótkie dystanse. Zwój Erjitsu znajdował się w bibliotece domu, jednak niedawno został wykradziony przez Ronana, złodzieja, z którym ninja mieli już w przeszłości do czynienia. Wiedzą, że ukrywa się on w wiosce Styx i tam właśnie wyruszają. Natomiast Wu, Misako i Nia zostają w herbaciarni. Wojownicy wkrótce docierają do Styxu. Odnajdują tam sklep Ronana. Okazuje się, że faktycznie ma on zwój Erjitsu, jednak żąda za niego bardzo wysokiej sumy pieniędzy. Ninja wychodzą więc ze sklepu i próbują znaleźć sposób na zarobienie kilku groszy. Po jakimś czasie w sklepie pojawia się Moro wraz z łowcą dusz, jednym z duchów, którego udało mu się przyzwać z przeklętej krainy i u którego, tak się składa, Ronan ma duży dług. Z pomocą swojego nowego sojusznika Moro zabiera zwój. Ninja próbują mu go odebrać, jednak nie udaje się to. Ronan mówi, że jest inny sposób na poznanie Erjitsu. Nie zamierza jednak wyjawić tej informacji za darmo. Kai, nie mając nic innego do zaoferowania, oddaje mu swoje oraz pozostałych ninja udziały w herbaciarni. Tymczasem w herbaciarni Wu i Misako wyjawiają Nii, że jej matka była mistrzynią wody, a teraz to ona ma nauczyć się panować nad tym żywiołem i dołączyć do drużyny ninja. Sensei Wu mówi, że musi ona nauczyć się panować nad wodą, gdyż jest ona w stanie zatrzymać duchy. Stwierdza, że na początek muszą odkryć, jaka jest jej słabość. Nie jednak uważa, że jest to bez sensu i wcale nie chce zostawać ninja wody. W pewnym momencie w herbaciarni pojawia się Ronan i oznajmia, że teraz jest jej współwłaścicielem. Ninja wyruszają do świątyni Sensei Yanga, gdzie zgodnie z tym, co powiedział im Ronan, mają się nauczyć Erjitsu. Podobna świątynia jest nawiedzona przez ducha samego Yanga i ten, kto nie wyjdzie z niej przed świtem, zostanie zamieniony w ducha. Wewnątrz świątyni wojownicy przechodzą przez wszystkie próby i w końcu zdobywają zwój Erjitsu. Niestety Korowi nie udaje się opuścić świątyni przed świtem i zostaje zamieniony w ducha. Misako udaje się rozszyfrować kolejny symbol. Okazuje się, że jest to miecz świątyni, broń za pomocą której można przewidzieć kolejny ruch przeciwnika. Znajduje się on w Królestwie Chmur, krainie, do której można się dostać tylko przez oko ślepca. Ogromny cyklon szalejący nad chmurami. Ninja wchodzą na zawodzącą górę, najwyższy szczyt w Ninjago. Moro i jego duchy próbują im w tym przeszkodzić, jednak ostatecznie bohaterom udaje się dotrzeć na szczyt i za pomocą Erjitsu wskoczyć w środek cyklonu. W ten sposób dostają się do Królestwa Chmur, miejsca, którego mieszkańcy są odpowiedzialni za zapisywanie przeznaczenia. Fenwick, mistrz pisarzy, wyjaśnia im, że Ninjago i Królestwo Chmur to tylko dwie z 16 krain. Moro natomiast pragnie dostać się do grobowca pierwszego mistrza Spinjitzu, gdyż znajduje się tam kryształ, który pozwala otwierać wrota do wszystkich krain. Za jego pomocą zamierza sprowadzić z przeklętej krainy swojego mistrza, Znakomitość, która zniszczy wszystkie 16 krain, poczynając od Ninjago. W pewnym momencie ninja zostają zdradzeni przez Fenwicka.
Okazuje się, że dogadał się on z Moro i przekazał mu miecz świątyni. Mistrz wiatru opuszcza Królestwo Chmur. Ninja jednak podążają za nimi. Na krótką chwilę Doit odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem i oddaje miecz Kaiowi. Bohaterowie powracają do herbaciarni. W pewnym momencie duchy kontaktują się telepatycznie z Ronanem, oznajmiając mu, że jeśli chce spłacić swój dług wobec łowcy dusz, musi przynieść im miecz świątyni. Ronan wykrada ninja ostrze i przynosi je do siedziby duchów w Styxie. Moro jednak zmienia umowę i każe mu jeszcze przyprowadzić ninja, na co Ronan nie chce się zgodzić. Ninja otrzymują od Ronana wiadomość, w której przeprasza ich za kradzież miecza oraz mówi, że grobowiec pierwszego mistrza z Pinjitsu znajduje się w jaskiniach rozpaczy. Bohaterowie nie są pewni, czy można mu ufać, jednak stwierdzają, że lepiej to sprawdzić niż bezczynnie siedzieć. Ninja wyruszają do jaskini rozpaczy. Okazuje się jednak, że grobowca wcale tam nie ma. Wojownicy wpadają w pułapkę. W ostatniej chwili ratuje ich Rex, statek Ronana. Nagranej wiadomości najemnik mówi, że wcale nie chciał pakować ich w pułapkę, tylko Moro przejął kontrolę nad jego ciałem. W ramach przeprosin oddaje ninja Rexa, do którego wprowadził współrzędne prawdziwego grobowca pierwszego mistrza z Pinjitsu. Na pokładzie Rexa ninja docierają do grobowca, który jak się okazuje znajduje się pod wodą. W środku zostają poddani różnym próbom. Wszystkie przechodzą pomyślnie i w końcu docierają do miejsca, w którym znajdują się szczątki samego pierwszego mistrza z Pinjitsu, a wraz z nimi kryształ. Pojawia się jednak Moro i mówi wojownikom, że jeśli nie oddadzą mu kryształu, będą mogli pożegnać się z Doidem. Bohaterowie przystają na tą wymianę. Mistrz wiatru odchodzi z kryształem. Ninja natomiast nie tracą nadziei na powstrzymanie go, gdyż jako że Moro opuścił ciało Doida, odzyskali swoje moce żywiołów. Moro za pomocą kryształu otwiera portal do przeklętej krainy w wiosce Styx. Musi jednak minąć trochę czasu, zanim znakomitość będzie gotowa przejść przez portal. W wiosce pojawiają się ninja i próbują powstrzymać Moro i jego armię duchów, która przybyła z przeklętej krainy. Na pomoc bohaterom przybywa również Ronan. W pewnym momencie Doid zdobywa kryształ i kiedy jest już bliski zniszczenia go, Moro mówi mu, że jeśli go zniszczy, nigdy nie zobaczy już swojego ojca. To sprawia, że zielony ninja przez chwilę się waha. Ta chwila wystarczy, aby znakomitość przeszła przez portal i wrzuciła Doida do przeklętej krainy. Pozostałe ninja próbują powstrzymać znakomitość, jednak zdaje się, że nie są w stanie jej pokonać. Postanawiają więc ewakuować wszystkich mieszkańców na prom i odpłynąć stąd. Tymczasem w przeklętej krainie Doid spotyka swojego ojca. Stara się uwolnić go z łańcuchów. On jednak mówi, że nie jest to możliwe. Garmanon wyjaśnia swojemu synowi, że znakomitość jest jądrem przeklętej krainy i że musi ją zniszczyć, aby uratować Ninjago. Doid nie jest jednak co do tego pewien, gdyż jeśli to zrobi, nigdy już nie zobaczy swojego ojca. On jednak mówi, że nieważne co się z nim stanie, bo zawsze będzie przy nim. Doid powraca do Ninjago ubrany w strój swojego ojca i staje do walki z Moro. Natomiast znakomitość podąża za promem, na którym znajdują się wszyscy mieszkańcy i zdaje się, że wkrótce go dopadnie. W końcu Nia osiąga pełnię swoich możliwości i tworzy ogromną falę wody, która zatapia znakomitość, niszcząc ją raz na zawsze. Wraz ze znakomitością zatopione zostają duchy. Wśród nich Moro. Sensei Wu oferuje mu pomoc. On jednak odrzuca ją, mówiąc, że ratować można tylko tych, którzy mają po co żyć. Po czym oddaje swojemu dawnemu mistrzowi kryształ. I tak właśnie prezentuje się fabuła 5. sezonu Ninjago o pętanie. Teraz standardowo czas na moją opinię na jego temat. Sezon 5 jest kolejnym sezonem, który nie ma takiego wyraźnego głównego bohatera. Na pudełkach zestawów pojawił się Lloyd, ale nie powiedziałbym, że był on głównym bohaterem sezonu, gdyż przez większość czasu był opętany przez Moro. Największą rolę miała tutaj chyba Nia, chociaż też nie nazwałbym jej główną bohaterką, gdyż przez większość czasu sezonu była tak trochę na uboczu i nie było jej w centrum wydarzeń. No to może właśnie Nia sobie na początek omówmy. W tym sezonie dołącza ona do drużyny ninja, stając się mistrzynią wody. Co sądzę o tej decyzji? Cóż, Nia do tej pory była fajną postacią i nie uważam, żeby robienie z niej ninja było konieczne. Prawdopodobnie twórcy chcieli po prostu, żeby Nia stała się równorzędną postacią z innymi ninja. No i spoko, to fajna postać, zasługuje na trochę więcej uwagi, gdyż we wcześniejszych sezonach zawsze była trzymana gdzieś na uboczu i nigdy nie była w centrum uwagi. Zresztą w tym roku w końcu dostaliśmy sezon skupiony na niej. Natomiast jeżeli chodzi o jej rolę w sezonie 5, ma ona tutaj do przejścia bardzo prosty, acz satysfakcjonujący charakter arc. Musi się nauczyć, żeby się nie poddawać, żeby być bardziej cierpliwa, żeby nie bać się porażki. Proste, ale działa. Lloyd, jak już wcześniej wspomniałem, miał w tym sezonie dość niewielką rolę, gdyż przez większość czasu był opętany przez Moro. A chciałem tutaj wspomnieć o jednej scenie z finałowego odcinka. Chodzi oczywiście o spotkanie Lloyda z Garmadonem. To była bardzo fajna scena, takie ostatnie pożegnanie tej dwójki. Plus oczywiście Lloyd dostał od tatusia jakąś mądrość do rozważenia, bo jakżeby inaczej. Właściwie poza Nią i Lloydem reszty ninja nie ma tutaj co omawiać. Żaden z nich nie ma tutaj żadnej większej roli, pomimo że przez większość czasu obserwujemy właśnie ich przygody.
No okej, okay, Cole zmienia się w ducha, ale ten wątek zawsze wydawał mi się jakiś taki zbędny. Ostatecznie Cole był sobie duchem przez jakiś czas, potem został odmieniony w człowieka i ostatecznie nic ciekawego z tego nie wyszło. Mimo wszystko fajnie się oglądało oryginalną czwórkę ninja w akcji, to muszę przyznać. Seton ten wprowadza również nową postać, czyli Ronana. Chociaż tak naprawdę to nie do końca, ale o tym powiemy sobie później. Ach, wszyscy kochamy postacie, które na początku dbają tylko o siebie, ale ostatecznie zmieniają się i pomagają bohaterom w zrobieniu czegoś dobrego. Ten archetyp był w popkulturze bardzo często ogrywany, więc nic dziwnego, że w końcu taka postać pojawiła się również w Ninjago. W temacie antagonisty sezonu. Moro, uczeń, któremu mistrz od dziecka powtarzał, że jest wyjątkowy, że ma zostać wybrańcem. Okazało się jednak, że kto inny jest wybrańcem, więc powrócił, aby zemścić się na dawnym mistrzu i jego nowym uczniu. Gdzieś to już chyba widziałem. Tak czy inaczej, Moro to w mojej opinii drugi po Garmadonie najlepszy złoczyńca z Ninjago. Sezon 5 jest kolejnym sezonem, który bardzo mocno rozbudowuje uniwersum Ninjago. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się o istnieniu 16 krain. Kilka z nich, jak się okazało, już zdążyliśmy poznać, ale większość z nich wciąż była dla nas nieznana i były one eksplorowane w kolejnych sezonach. A, no jest jeszcze jedna rzecz, która trochę mi w tym sezonie przeszkadza. Mianowicie ninja znowu tracą moce. W sezonie 4 miało to jeszcze sens, bo tam cała fabuła była oparta na tym wątku zbierania mocy przez Chena, ale w sezonie 5 jest to tylko ułatwienie dla scenarzystów, żeby ninja nie mogli zbyt łatwo wychodzić z tarapatów. Naprawdę mam bardzo dużo sympatii do tego sezonu, ale to jest po prostu leniwe pisanie. Podsumowując, sezon 5 nie jest aż tak dobry jak jego poprzednik, ale wciąż jest to porządny, solidny sezon Ninjago. Zdecydowanie jeden z lepszych. No to czas na omówienie minifigurek. Zaczniemy tradycyjnie od ninja, którzy jak w każdym sezonie otrzymali nowe stoje. Stoje sezonu 5 wyróżniają się na tle innych przede wszystkim tym, że było na nich dużo koloru czarnego. Natomiast kolory ninja zostały mocno ograniczone. Podobny zabieg zdarzył się już w sezonie 2. Zarówno stoje sezonu 2, jak i z sezonu 5 naprawdę mi się podobają. Nie wiem, jakoś tak po prostu wolę, kiedy kolory ninja ograniczane są do jakichś tam mniejszych akcentów, aniżeli jak całe stoje są w tym kolorze. Czarny kolor zawsze nadaje im takiej elegancji. Warto tutaj wyróżnić postać, która dopiero w tym sezonie dołączyła do drużyny ninja. Chodzi oczywiście o Nie. Do tej pory każdy ninja miał do siebie przypisany jeden konkretny kolor. Nie natomiast nie dostała dla siebie żadnego konkretnego koloru. Tak jak można było powiedzieć, że Kai to czerwony ninja, Loi to zielony ninja itd., tak Nia jest po prostu ninja wody. W sezonie 5 jej stój na tle pozostałych ninja wyróżnia się przede wszystkim tym, że nie było na nim koloru czarnego. Na jej stoju dominował taki wiśniowy kolor przełamany gdzieniegdzie jasno-niebieskimi akcentami. Przez kilka kolejnych lat stoje Nii był utrzymany właśnie w takiej kolorystyce. Z pozostałych dobrych postaci dostaliśmy nową minifigurkę dla Sensei'a Wu. Bardzo mi się podoba to jego nowe kimono. Świetnie wyglądają na nim te wszystkie złote akcenty. No i trzeba jeszcze wspomnieć o jednej postaci, która co prawda jednoznacznie dobra nie jest, no ale ostatecznie postąpił słusznie, więc zasłużył na bycie wymienionym w gronie postaci pozytywnych. Mowa oczywiście o Ronanie. To również jest jak najbardziej porządna minifigurka. Podoba mi się ta opaska naddrukowana na jego główce. No to teraz przechodzimy do złoczyńców. W sezonie 5 nasi ninja musieli zmierzyć się z duchami. W mojej opinii jest to naprawdę ciekawa wroga frakcja. Fajny efekt dawało to, że niektóre elementy tych minifigów były półprzezroczyste. Ciekawe były również ich nakrycia głowy. Niektóre z duchów nosiły fioletowe, słomkowe kapelusze, dobrze znany element, ale w nowym kolorze. Zostały również wprowadzone dwa nowe, takie jakby kaptury. Obydwa bardzo fajnie się prezentują. Kilka z duchów warto tutaj wyróżnić. Oczywiście główny antagonista sezonu, Moro. Otrzymał on dwie minifigurki. Jedną w swojej prawdziwej formie oraz drugą, kiedy był w ciele Lloyda. Właściwie to nie jestem pewien, czy zaliczać tą minifigurkę jako Moro czy jako Lloyda. Tak czy inaczej jest to chyba najlepszy minifig z tego sezonu. Najciekawszym elementem jest zdecydowanie jego nakrycie głowy, połączone z taką jakby zbroją. Poza Moro warto jeszcze wyróżnić duchy, które w fabule sezonu miały nieco większą rolę niż tylko bycie no-name'owymi przeciwnikami do pokonania. A zatem Łucznik Dusz, Bansha, Gultar oraz Rife. Każdy z tych duchów pojawił się w dwóch wersjach. Jednej ze zwykłymi minifigowymi nogami, oraz drugiej, która zamiast nóg posiadała nowy, wprowadzony specjalnie na potrzeby właśnie tych minifigów element. Mianowicie taki duchowy ogon. Element ten pojawia się do dziś. Poza tym wszyscy z tej grupki poza Rife'em posiadali taki bardzo fajnie wyglądający naramiennik. Elementami kolekcjonerskimi w tym sezonie były aeroostrza, czyli właściwie takie duże shurikeny składające się z kilku części. Z ciekawych nowych elementów wprowadzonych w sezonie 5 można wymienić takie małe duszki, które pojawiły się w każdym zestawie, takie bardzo fajnie wyglądające ostrze, w jakie często były wyposażane duchy oraz katany w kolorze miętowo-zielonym. Czas na omówienie zestawów. W sezonie 5 wprowadzona została nowa sztuka walki, Erbitsu. I pojawiły się małe zestawy zawierające jedną minifigurkę, kilka broni oraz kapsułę, w której umieszczaliśmy minifigurkę, a następnie mogliśmy wystrzelić ją w powietrze, co miało oczywiście imitować Erbitsu.
i z tego co sobie zobaczyłem na jakichś tam materiałach w internecie, to faktycznie działało to całkiem nieźle. Nie da się ukryć, że swoją formą te sety bardzo mocno przypominają spinnery z lat 2011-12. Dostaliśmy 6 takich kapsuł, po jednej dla każdego ninja oprócz Lloyda i Nii, jedną dla Moro oraz jedną dla Raifa. W zestawach tych ninja wystąpili w ekskluzywnych strojach, które nie pojawiły się w serialu, ale muszę przyznać, że prezentują się one naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o pojazdy ninja, otrzymaliśmy motocykl Cola oraz taki pojazd Jaya nazwany łazikiem, chociaż mi tam on na łazik nie wygląda, ale niech będzie. Te dwa sety to jak dla mnie nic specjalnego, takie typowe ninjagowe pojazdy. Co innego Smok Sensei Wu. Ta bestia prezentuje się bardzo dobrze. No i największy zestaw z tej kategorii, 70738, ostatni lot perły przeznaczenia. Jest to druga klockowa wersja tego kultowego statku i uważam, że jest mniej więcej na tym samym poziomie co ta pierwsza z 2012, czyli nie najgorsza, ale też nie najlepsza. Przede wszystkim szpeci ją ten masz z technikowych elementów. A, no i myślę, że warto też w tym miejscu wspomnieć o Rexie, czyli statku należącym do Ronana. Sam pojazd ma naprawdę oryginalny design i jego klockowa wersja prezentuje się naprawdę nieźle. W tym secie znalazła się też kapsuła Erjitsu dla Kaya. Wszelkie pojazdy oraz konstrukcje należące do duchów były utrzymane w kolorach granatowym oraz takim miętowo-zielonym. To połączenie kolorów było, można powiedzieć, charakterystyczną cechą dla zestawów sezonu 5. No to omówmy sobie te duchowe pojazdy. Otrzymaliśmy taki oto bardzo fajnie wyglądający motocykl, pojawił się także Smok Moro, który również prezentował się niczego sobie. Ciekawym zestawem był też 70737 Starcie Tytanów Mech. To tłumaczenie nie ma sensu, ale nieważne. Otrzymujemy tam dwa mechy, jeden należący do Zaina, a drugi do duchów. No i wreszcie, największy set z tego sezonu, 70732 Miasto Styx. I jest to naprawdę świetny zestaw. Ten budynek, będący główną konstrukcją zestawu, prezentuje się bardzo ładnie, poza tym dostajemy tam jeszcze taki całkiem fajny, mały statek duchów. Omówiliśmy już sobie zestawy z sezonu 4, jak i również z sezonu 5. Jednak w roku 2015 wyszedł jeszcze jeden zestaw, który teoretycznie można by podpiąć pod sezon 5, aczkolwiek ja traktuję go raczej jako coś osobnego. Mianowicie 70751 Świątynia Erjitsu. Set ten zawierał 2028 elementów, co czyniło go największym do tej pory zestawem z Ninjago oraz aż 13 minifigurek. W tym wszystkich 6 ninja w strojach sezonu 5. Poza tym z minifigurek warto jeszcze wyróżnić Sensei Wu oraz Dareta w nowych ekskluzywnych dla tego setu strojach, Misako po raz pierwszy w formie minifigurki oraz bardzo ważną dla uniwersum Ninjago postać, czyli Listonosza. Jeżeli chodzi o konstrukcję, otrzymujemy tutaj plac, na którym znajduje się tytułowa świątynia Erjitsu oraz dwa małe budyneczki. Zestaw naprawdę bardzo mi się podoba. W momencie swojej premiery był to zdecydowanie najbardziej dopracowany set, jaki pojawił się w serii Ninjago przez 5 lat jej istnienia. W roku 2015 zostało wydane promocyjne pudełeczko zawierające 4 minifigurki z 4 różnych serii, w tym jedną z Ninjago. Był to mianowicie Kai w kamiennym stroju, które ninja mieli na sobie w sezonie 3. W 2015 roku popularność święciły gry typu Toys to Life, takie jak Skylanders czy Disney Infinity. LEGO postanowiło odpowiedzieć na ten trend i wraz z firmą Traveler's Tales, która miała już wówczas na koncie wiele gier na licencję LEGO, stworzyli LEGO Dimensions. Grę będącą wielkim crossoverem pomiędzy wieloma popkulturowymi markami. Jedną z tych marek było nasze ulubione Ninjago. Pod szyldem LEGO Dimensions wyszło wiele zestawów. Zawierały one minifigurki oraz różne miniaturowe konstrukcje, najczęściej pojazdy, umieszczone na specjalnych podstawkach, które ustawialiśmy na Toypadzie, czyli takim skanerze, i w ten sposób mogliśmy użyć ich w grze. W roku 2015 pojawiły się 4 zestawy Dimensions związane z Ninjago. Skoro już jesteśmy w temacie gier, warto wspomnieć o jeszcze jednej. LEGO Ninjago Shadow of Ronan. Gra przeznaczona na konsole Nintendo 3DS i PlayStation Vita oraz na urządzenia mobilne. W przeciwieństwie do poprzednich gier konsolowych Ninjago, Shadow of Ronan nie jest tylko przetworzeniem na grę fabuły serialu, ale opowiada swoją własną historię, która ma miejsce pomiędzy 4 a 5 sezonem serialu. Jednak trzeba zaznaczyć, historia ta jest niekanoniczna. Chociaż pierwotnie miała być. Wyjaśniałoby to, skąd ninja w sezonie 5 znają Ronana oraz dlaczego mają do niego tak negatywny stosunek. Ponieważ to właśnie on był głównym antagonistą Shadow of Ronan. No ale ostatecznie ktoś tam zdecydował, żeby gra była niekanoniczna względem serialu, tak więc sami musimy sobie dopowiedzieć, w jaki sposób ninja poznali Ronana. W roku 2015, jak w każdym innym, pojawiło się wiele książek związanych z Ninjago. Warto tutaj wyróżnić te, które zawierały jakieś ciekawe klockowe dodatki. Były takie dwie. Pozycja zatytułowana Nieodkryty Świat Ninja, zawierająca ekskluzywną minifigurkę Sensei Wu oraz LEGO Ninjago Zbuduj Swoją Przygodę. Ta druga zawierała minifigurkę Lloyda oraz garść klocków, z których mogliśmy zbudować niewielkiego mecha dla zielonego ninja. Jednak w tym przypadku od klocków ciekawsza jest chyba sama książka.
Zawierała ona bowiem różne pomysły oraz inspiracje do tworzenia naszych własnych konstrukcji osadzonych w uniwersum Ninjago. Takie same książki pojawiły się też w serii City oraz Star Wars. Posiadam tom ze Star Wars i muszę przyznać, że jest to całkiem fajna rzecz. W 2015 roku zaczął być wydawany magazyn LEGO Ninjago. W odcinku o roku 2012 wspomniałem, że magazyn ten zaczął być wydawany już w tamtym roku, aczkolwiek wtedy pojawiło się dosłownie kilka numerów, a później magazyn przestał być wydawany i w 2013 i 2014 nie pojawił się ani jeden numer. Natomiast w 2015 magazyn zaczął być wydawany jako miesięcznik w większości europejskich krajów, w tym w Polsce. I w tej formie jest wydawany do dziś. Do dzisiaj zostało wydanych już prawie 80 numerów. W środku magazynu znaleźć możemy różne łamigłówki, plakaty, komiksy, trzeba zaznaczyć, że nie kanoniczne. Do każdego numeru dołączany jest dodatek. Na początku były to na przemian minifigurki oraz jakieś niewielkie konstrukcje. Jednak z czasem konstrukcje przestały się pojawiać i obecnie w magazynie otrzymujemy tylko i wyłącznie minifigurki. Mnie osobiście bardzo podoba się idea tego magazynu. Umożliwia on nam zdobycie fajnych minifigurek w niskiej cenie i robi to nieprzerwanie już od 6 lat. Nareszcie dotarliśmy do końca. Trzeba przyznać, że w roku 2015 naprawdę sporo się działo w temacie naszej ukochanej serii. Był to dla Ninjago rok przełomowy, w którym seria mocno się rozwinęła. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii otrzymaliśmy aż 2 sezony w ciągu jednego roku i obydwa uważam za niesamowicie udane i jedne z najlepszych. Zestawy w tym roku również dawały radę. Wiadomo, jak zawsze trafiło się kilka mniej ciekawych setów, ale te lepsze zdecydowanie przeważały. Pojawił się pierwszy w historii serii zestaw przeznaczony raczej dla starszych fanów LEGO, zaczął być wydawany magazyn. No właśnie, ten rok był po prostu wypełniony przełomowymi wydarzeniami, zmianami, które sprawiły, że Ninjago mocno się rozwinęło i doprowadziło je do miejsca, w jakim jest dzisiaj. Oj tak, bycie fanem Ninjago w 2015 było świetnym przeżyciem i cieszę się, że mogłem tego doświadczyć. A Wy, jak wspominacie ten rok? Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!